Hej, cześć, Marko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku Struwa i dzisiaj bardzo szybki poradniczek, jak po prostu sobie ułatwić gierkę i zrobić sobie nieskończoną ilość gazu, a przynajmniej, znaczy może nieskończoną, ale po prostu możliwość odnawiania sobie tego gazu na właśnie tutaj na tych cave'ach w Geodzie. No i cóż, jesteśmy właśnie mniej więcej tak na pierwszym tierze, więc tutaj jest na razie przynajmniej nie jest jeszcze tak źle. No i mam gaz dosyć już mocno ulepszony, no ale jednak on powoli jakby spada, co nie? Więc no cóż, jak tutaj, co zrobić, żeby ten gaz jakby sobie odnowić? Więc na początek musimy mieć jakiegoś alaja, który odnawia nam życie po zaatakowaniu przeciwnika. Czyli na przykład Prowling Shadow. Prowling Shadow aktualnie na markecie kosztuje jak widzicie, aktualnie kosztuje nie wiem, powiedzmy, że 9000, więc to nie jest jeszcze takie złe, więc za 9000 możecie sobie takiego alaja właśnie kupić, jeśli go nie macie, no a jeśli go macie, to tym lepiej. Więc jeśli już macie właśnie wyekwipowanego tego alaja, to podchodzicie sobie albo do planta, tutaj właśnie do planta, i oczywiście na taki dystans, żeby on was, żeby on się nie aktywował. Albo podchodzicie sobie do tego mobka, którego musicie uleczyć, czyli na przykład tutaj takiego, o który sobie leży, i po prostu jakby strzelacie do niego tym laserem. Jak widzicie, tutaj gaz wam się odnawia i po prostu wtedy możecie sobie iść dalej. To samo działa, tak samo to działa na plancie, więc jeśli sobie podejdziecie na wystarczająco blisko, tak żeby on nie wybuchł, a żebyście go właśnie ranili tym laserem, to też ten gaz będzie wam się odnawiał w tym momencie. Więc w taki sposób możecie sobie nawet dojść do piątego tieru bez żadnego problemu w zasadzie, co nie? Jeśli macie właśnie tego alaja i jeśli właśnie zrobicie to, co właśnie wam pokazałem. Więc możecie sobie na spokojnie chodzić po tych cave'ach bez obaw, że po prostu zabraknie wam gazu. Nawet jeśli spadniecie z jakiejś wysokości czy coś przez przypadek, no bo się zdarza, co nie? Nawet jeśli sobie spadniecie, to możecie sobie ten gaz po prostu odnowić wtedy, nie? Więc bardzo fajna opcja. Oczywiście tutaj przypominam, że to jest bug, więc to prawdopodobnie zostanie niedługo naprawione, więc jeśli oglądacie to i wam to po prostu nie działa, no to po prostu już to zostało naprawione. Oczywiście po każdej zmianie cave'a, czyli jeśli z tego wyjdziecie, z tego cave'a, jeśli wyjdę i wejdę na kolejny, to musicie znowu wybrać tego alaja, czyli wpisujecie tutaj sobie Prowling Shadow i po prostu tak sobie zmieniacie, nie? Żeby on się jakby zresetował i wtedy po prostu ten alaj znowu działa, co nie? Więc tak musicie robić za każdym razem, jak zmieniacie jakby ten cave. No i cóż, tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że poradniczek szybki wam się podoba. Pamiętajcie, cały czas przypominam, że to jest bug i że to zostanie naprawione prawdopodobnie we wtorek. Jeszcze, znaczy to oczywiście nie jest potwierdzone info, że we wtorek, ale mi się wydaje, że to zostanie naprawione dość szybko. Więc jeśli wam to nie działa, no to po prostu już zostało to naprawione, ale mam nadzieję, że tak do wtorku przynajmniej to jeszcze będzie działać. Więc do wtorku po prostu testujcie sobie to, bawcie się tym, no a potem zobaczymy, czy to będzie naprawione, czy nie. Także mam nadzieję, że poradniczek wam się podobał. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.